Halo, halo. Tutaj Beniek i witamy Was z kolejnego weekendu zmagań w Mistrzostwach Polski OSU roku 2017. Rozpoczynamy od pojedynku dwóch reprezentantów Polski, a mianowicie Roka oraz Amaya Hachimitsu. Wraz ze mną mecz ten komentował będzie kolejny reprezentant Polski, czyli Wiczku. Siema Wiczku, jak zdrowie? Siema Beniek, moje zdrowie oczywiście w najlepszym stanie. W tej chwili będziemy czekać na emocje tego meczu i miejmy nadzieję, że zawodnicy dostarczą nam emocji, ponieważ no tak jak już wspomniałeś, są to reprezentanci naszego kraju, więc z pewnością mają bardzo dobrego skilla. Mają, wiem, że to jest, stawiam się przed ciężkim zadaniem, ale jeśli miałbyś wybrać faworyta, to kto według ciebie nim jest? No właśnie, jeżeli chodzi o wybranie faworyta, będzie tutaj bardzo ciężko i według mnie jest to najciekawszy mecz tego tygodnia, ponieważ ciężko jest tutaj określić, kto ten mecz wygra. To będzie zależało w zasadzie od dzisiejszej formy zawodników, ponieważ no, Rok wiele razy już pokazywał, że jest naprawdę świetnym graczem turniejowym. Głównie gra hard rocka i double time'a. Znajdzie sobie na pewno dużo map w tym map poolu. Natomiast Amai to jest też dobry zawodnik, dobry strateg przede wszystkim, więc może właśnie wie, jakie mapy ewentualnie pikować na Roka i może tutaj namieszać. Według mnie faworytem w tym meczu minimalnie jest Rok, ale to jest kwestia sporna. Już mamy bany, Wiczku, bo zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem, także od razu zaczynamy od części właściwej tego meczu. Co tutaj nam gracze pobanowali? Tak, mamy pierwszy ban, jest to Kurneko Dungeon ze strony Roka. Jest to techniczny no mod. Ze strony Amaya ZTS. Czyli Detka. Detka, Resurrected Replayer to jest. A tak, to jest od Elvisa. No Amay nie lubi Elvisa, więc w sumie ban uzasadniony. Samo widziałem wcześniej Vareta Ringo, była banowana chyba przez Amaya. Tak. Czyli też detka. Dwie detki zbanowane przez Amaya, czyli hardroki tak, zostawione. To ciekawe, to jest raczej mocna strona obu graczy. Jeszcze Rok zbanował Himitsu no Toware. To jest... Cóż to jest za mapa? Himitsu no Toware, no japońska nazwa. Szukamy. To chyba był... Nie, to nie jest no mod. Primoc? Szukamy. Nowy, wybaczcie nam nowy pool. To jest hard rock, tak, to jest hard rock i mapa jak najbardziej słusznie zbanowana przez Roka, ponieważ Amai bardzo ją lubi. I widzieliśmy to chociażby już na map pool showcase, więc Rok nie chce ryzykować tego technicznego hard rocka, również banuje. No, najtrudniejszy chyba z hard rocków, nie wiem czy się zgodzisz, Wiczku. Być może tak, w zależności jeszcze z jakim graczem mamy do czynienia, ale tak, jest to jeden z trudniejszych hardroków na pewno. Mamy pierwsze pik, jest to Lucid. Astray. Czyli też hardrock, chyba tak? Nie, to jest Hidden. To jest Hidden i to jest pik Amaya, no to jest raczej chyba dobra taktyka na Roka. To jest jego słaba strona i żadnego Hiddena nie mamy zbanowanego, to ciekawe. I czym się charakteryzuje ta mapka, Wiczku, jeśli nam możesz przybliżyć? No przede wszystkim jest to stary bardzo mapping i mapka charakteryzuje się tym, że posiada dwa, ewentualnie chyba trzy najtrudniejsze takie party. Poza nimi nie ma na niej nic. No tak, jest krótka, techniczna streamówka, 2 minuty. Z 2011 roku, stary mapping, 175 BPM, goły AR9, CS5, więc to goły AR9 może przeszkadzać, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do grania Hiddena bez hard rocka. Widzimy, gracze już są po jednym trudnym parcie, Rok tam zmisował, a Amaya Hachimitsu w tym momencie... chyba nie trzyma FC, ale ma większe combo. Teraz gracze wchodzą w ten drugi trudniejszy part, widzimy te back and forthy i te streamki, zobaczymy czy na nich może pojawi się miss. No Wiczku, ja tutaj niestety mam problemy u siebie, nie widzę co się dzieje.
Ja aktualnie sytuację jakoś widzę. Rock trzyma zdecydowanie wyższe ACC 97%, Amai Hachimitsu 95,5%, natomiast Amai trzyma większe combo, różnica punktów w tym momencie niecałe 20 tysięcy na korzyść Amai Hachimitsu. I teraz kolejny długi streamek, obaj gracze nie misują. No i zobaczmy. Teraz part streamki z przyspieszającymi sliderami. To już jest końcówka mapy. Jeżeli ktoś tutaj miśnie, to może być bardzo szybki odwrót sytuacji. Ostatnie szybkie slidery. I obaj gracze trzymają combo do końca. Rock miał trochę mniejsze combo i Amai Hachimitsu wygrywa pierwszą mapę o niecałe 80 tysięcy punktów. Czyli nie jest to jakoś bardzo dużo, mało też to w sumie nie jest. Czyli początek w miarę spodziewany chyba, Wiczku, można powiedzieć. Amai wygrywa swój pick, wygrywa tego Hidena, a te Hideny, no to nie wiem, czy to nie będzie tak, że będą dwa free winy dla Amaja. Tak, jest to bardzo możliwe. Natomiast Rock nie zagrał na tej mapie źle, przede wszystkim miał wyższe ACC. No i zaważył slider break, bo to slider break był na samym początku mapy. I pomimo tego, że Amai zmisował dwa razy, zmisował wcześniej, więc zdążył napędzić większe combo w okazji szatańskiej 666. I dzięki temu pierwszą mapę wygrywa. No dobrze, teraz kolejny pick należeć będzie do Rocka. Zobaczymy, czym on tutaj przeatakuje naszego profesora słodkiego miotka. Przypomnijmy jeszcze, że Amai przez to, że piknął na początku Lucida, nie będzie mógł później piknąć Hidena, będzie musiał się zdecydować na coś innego. Być może poleci we free mod, tak mi się wydaje. Natomiast teraz pikuje Rock i jest to Critical Crystal. Startujemy z Hard Rockiem. No tak, dosyć znana mapka streamowa, też nie jest zbyt długa, więc miejmy nadzieję, że razem będzie nam dane oglądać. Tak z tym Hidenem to powiem ci, że no niby słaba strona, ale w poprzednim meczu z Hydrą radził sobie Rock całkiem nieźle na tych Hidenkach. Tam chyba dwa full combo nawet strzelił, jeśli dobrze pamiętam. Rock na Hidenach, powiadasz? Na pewno Anhedonie epcnął. Tego jestem pewien. No zobaczmy, startuje HRK. Jestem ciekaw tego piku, ponieważ Amai Hachimitsu zna tą mapę, grał najtrudniejszy div z Hidden Hard Rockiem, więc teoretycznie ten div nie powinien być dla niego aż tak dużym problemem. Z drugiej strony Rock słynie z tego, że w czasie turniejów na Hard Rockach potrafi zasadzić naprawdę świetne ACC, więc być może uda mi się po prostu pokonać Amaja na Accuracy Wars. No, powiedziałbym, że mapa nie faworyzuje ani jednego z graczy, to jest Hard Rock, to jest mocna strona obu. Streamy to chyba też można powiedzieć jest mocna strona obu, chociaż z minimalnym, bym powiedział, wskazaniem na Rocka, nie wiem czy się, Liczku, zgodzisz. Tak, natomiast Rock już misuje na samym początku, pomimo tego, że trzyma lepsze ACC, to będzie miał mniejsze combo już od samego początku. No ja dalej chyba nic nie widzę, Boże. O, chociaż dobra, mniejsza, już widzę, jest! O. Jest! Jesteśmy w połowie, Amai z tyłu widzę. O tak, teraz Amai nie zauważyłem, gdzieś na slow parcie zrobił slider breaka prawdopodobnie. Teraz chodzi ten cięższy part, Amai musi liczyć na dosyć szybkiego misa Rocka. Czy to się stanie, Liczku? No zobaczmy, Rock zaczyna odskakiwać, teraz dosyć dużo setek nawalił, ale to jeszcze nie zmienia sytuacji. Musi misnąć i misuje. Oj, misuje! No w tym momencie chyba pałeczka jest po stronie Amaja, wszystko w jego rękach, zaraz. O nie, weź chyba ten, to już bot, ale Amai misuje tuż przed nim! No i zobaczmy, czy jeszcze coś się zdąży tutaj odwrócić. Rock w tym momencie po raz kolejny odskakuje z punktami, no misfest, rzekłbym, na tym Hard Rocku ze strony naszych graczy. No przewaga wynosi jakieś 40 tysięcy, Amai jeszcze misuje, no i trochę przekreśla szansę. Tak, to przekreśla szansę. To już jest prostszy par w tym momencie. Amai tylko jedyne co pozostaje to Cursor Dance i nawet sfejlowanie mapy. Let's lose, it's a good excuse. Tą taktykę przyjmuje Amai Hachimitsu, natomiast Rock wygrywa swój pick, mamy 1-1. Tak, jak na razie gracze nie mogą się przełamać, kolejny pick będzie należeć do Amaja i przypomnijmy, że nie będzie mógł piknąć kolejnego Hidena. To jest moim zdaniem ciekawa strategia, nie wiem, może Rock słuchał ostatnio, jak komentowałem jego mecz z Hydrą, chyba o tym wspominałem, że czasem jeśli nie czujemy się zbyt dobrze na jakimś modzie, to może lepiej jest po prostu odpuścić sobie te bany i poddać te dwie mapy, niż
próbować na siłę banować jakieś dwie i walczyć, prawda? Być może taką taktykę przyjął Rock, natomiast teraz mamy szybkie przejście do następnej mapy od razu po tym Hard Rocku, a Mike zdecydował się na następną. Future Candy jest no mod. Przepiękna mapa. Przepiękna mapa. Nierankingowa mapa. Oby to się zmieniło niedługo. Mapa Nathana, dosyć długa. W sumie dwie mapy, które oglądaliśmy, dosyć krótkie. Tym razem jest to mapa 4-minutowa. Chyba bym powiedział, Wiczku, najbardziej zróżnicowana ze wszystkich w poolu. Nie, czy się tak, zgodzisz? Jest to zróżnicowana mapa. Przede wszystkim zmiany BPM, różnego rodzaju paterny, szybkie slidery, jakieś dwójki, które nagle się pojawiają na mapie. No, jest tutaj dużo zróżnicowania, jest naprawdę sporo miejsc, w których gracze mogą misować. To jest zbalansowana mapa. Nie ma w zasadzie łatwych partów, to jest cały czas jazda w gazie. No nie ma 4 minuty jazdy w gazie, jak to określiłeś. Ja tą mapkę nazywam tak zwaną mapą łab-łab bez łab-łab, gdyż są tutaj łab-łab party, ale w muzyce niekoniecznie to słychać. Przy jednej zmianie BPM będzie to słychać, wydaje mi się. Tam będzie taki jeden konkretny łap part. A możliwe w sumie. Możliwe. Mniejsza. Startujemy. Czy Rockowi uda się przełamać Amaya? Zastanawiałem się, czy Amaya jako drugi pik nie zdecyduje się piknąć free moda, ale być może te free mody zostawia sobie na później. Zdecydował się na no moda, no i jestem ciekaw, Rock już na no modach zdecydowanie lepiej sobie radzi niż na tych hidenkach, więc to niekoniecznie musi być zwycięstwo dla Amaya. Jeśli gdzieś ma być slow part, to tutaj. Tak. Doszukiwać. Ta mapa błędów nie przebacza, tak jak powiedziałem, tutaj cały czas jest dużo wymagających patternów. Mapa wystartowała tutaj od razu, widzimy na Scorfa o 2 można często zaliczyć setki przez to, że mamy sporo tych kicksliderów w Agniczku. Tak, i widzimy tę stratę accuracy u Rocka, niecałe 97%, teraz dopiero przekroczył, a Mayha Chimitsu jest zdecydowanie lepsza, ale to jest 98% i na razie dwaj gracze z FCE. Teraz wchodzi ten łap part, o którym ci powiedziałem, no nie powiesz mi, że to nie jest łap part. No chyba jest. Znaczy chodziło mi o to wcześniej. Oj, ale miesza o to, Rock zmisował tuż przed breakiem. To nie wygląda za dobrze, jesteśmy w 1/3 mapy, Wiczku. Tak, nie trafił w dubla, a Maj teraz widzi sytuację, będzie mógł się trochę luzować. Natomiast oby go nie zjadł stres, ponieważ no w takich sytuacjach czasami gracz po prostu tak myśli sobie, że o wygrywam, o już jest szansa, że zaraz będzie koniec, a później miss sprawia, że sytuacja się odwraca. To też relatywnie prostszy part, który działa na kość, a Maja zaraz nabije kolejny ten łobo part! I Rock misuje tuż przed nim, przewaga w kombo 600 bliczku na kość, a Maja. No nie wygląda to dobrze dla Rocka, Mai Hachimitsu faktycznie dobrze wybrał swój pick w tym momencie, cały czas trzyma FC, konsekwentnie idzie po to zwycięstwo na tej mapie. Za ten ciekawy taki, bym powiedział, streamowaty part. W dalszym ciągu Amaya leci bez misa, to już jest no prawie teraz, 200 tysięcy punktów przewagi. Teraz na tym krótkim breaku Amaya już na pewno się wyluzuje. No myślę, że odpalił sobie taba. Nie pójść, tam była krótka przerwa, więc widział sytuację. Tak, tak. 600 combo przewagi, no powiem ci, jeszcze tutaj taki właśnie wolniejszy part. Wydaje mi się, że Rock już nie ma szans, żeby wrócić na tej mapie. Tak, to już jest w tym momencie faktycznie 200 tysięcy przewagi. 1/4 mapy do końca, no niezbyt wysokie combo u Rocka. Obawiam się, że zostaje nam tylko popatrzeć, czy Amaya zwisuje, sfejluje, przepraszam. To się raczej nie stanie, na tej mapie nie ma w zasadzie takiego streamka, który sprawiałby, że gracze będą failować. O, na razie patrzymy, co wyprawia Amaya, 98% na CC, na Scorfa o 2 na takiej mapie, to jest wyśmienity wynik, nie wiem, czy się zgodzisz. Jak najbardziej. No i ten najbardziej rozrazły stream, same 3 setki u Amaya, cóż za performance jak na razie. No i tak jak powiedziałem, forma graczy będzie miała tutaj bardzo duże znaczenie, a Amaya pokazuje, że w tej formie jest i że może zaskoczyć tutaj wszystkich i wygrać ten mecz. Póki co mamy 2-1 dla niego. Tak jest, 2-1. Amaya wygrywa kolejny swój pick, jak na razie bez przełamania. Kolejny pick będzie należeć do Rocka, przy czym
nie będzie mógł pikować z pula Hard Rock. Zobaczmy, na co zdecyduje się Rock. Wydaje mi się, że nie będzie w tym momencie szedł w no mody, bo widzi, co Amaj zrobił z nim na tym Future Candy. Więc możesz przeatakować jakimś double time'em, tylko nie jestem pewien, na którego double time'a powinien się zdecydować. No wypadałoby, została mu Babilonia i Mirai, dosyć odmienne mapy. Babilonia AR-10-3, Mirai to chyba najłatwiejsza detka z pula. No tak, Mirai chyba nie byłoby w tym przypadku dobrym pikiem, no, to też tak jest sądzę. Moje zdanie, więc jeżeli detka to tylko Babilonia, zobaczymy jednak, na co się zdecyduje Rock. Decyduje się na Freemoda, jest to Native Faith. Spodziewałem się tego pika ze strony Amaya, szczerze powiedziawszy. I moim zdaniem gracze zagrają... Rock zagra chyba samym Hard Rockiem, natomiast Amaya zagra jeden Hard Rock. Takie jest moje przewidzenie na tej mapie. No Native Faith to jest kolejna streamówka, kolejna stara mapa. Jeśli się doszukiwać podobieństw, to jest ona podobna do... Która to była mapa? Pierwsza mapa, którą graliśmy, której nie oglądaliśmy, Wiczku, jak ona się nazywała. Chyba. Pierwsza mapa, której nie oglądaliśmy. No, którą nam relacjonowałeś. A, jest to Lucid, to Hidden Blade. Tak, to właśnie do tej mapy chyba ona jest dosyć podobna, bym powiedział. Nie. Bez przesady, to jest trochę inny mapping. Przede wszystkim Native Faith to jest taka konkretna streamówka, taki zmienny spacing. No i oczywiście, jeżeli dołożymy Hard Rocka, to małe kółka. Z samym Hiddenem jest to Mordenga, ponieważ jest to AR-8. I Amai Hachimitsu, z samego Hiddena, jest niezmiernie ciekaw, jak on sobie poradzi na tej mapie. No tutaj wybór moda to jest jednak dylemat. Z Hard Rockiem na tych malutkich kółkach to jest faktycznie problem, a Hidden no to nie jest nawet największy. No powiem ci, że naprawdę jestem w szoku, ponieważ spacing na Hiddenie na tych streamkach będzie naprawdę się zmieniać i ciężko będzie czasami właśnie wytrzymać z nerwów i utrzymać dobre tempo aimowania. No Rock już wyraźnie z tyłu, Wiczku, stracił ACC, ma 93 w tym momencie, Amai prawie 100%, no Amai jest w gazie, widać. No tak, tylko że na razie zbliżamy się do tych najtrudniejszych streamków. Rock misuje teraz na strajerze i zobaczymy, czy Amai odpowie również misem. Teraz te bardziej spacing'te streamki. Wow. Amai daje radę. Wow, to jest krótka mapa, tylko minus 44, więc niewiele czasu zostało, żeby nadrobić straty przez Rocka. Dokładnie, o tym zapomniałem wspomnieć. Mapa jest bardzo krótka, jesteśmy już ponad w połowie mapy. No i nie wiem, czy to będzie czas dla Rocka, żeby skambekować, szczerze powiedziawszy. No to jest problem, może być na końcu ten bardzo długi stream, tam można failnąć, to jest sytuacja troszkę jak w Anhedonii. No, faila raczej nie zobaczymy, takie jest moje zdanie, ponieważ ten stream nie ma dużego spacingu. Natomiast jeżeli Amai jeszcze przed tym streamem by zmisował, to wydaje mi się, że Rock miałby szansę na comeback, ponieważ na tym streamku nakręci się bardzo dużo punktów. No, Amai troszkę się pogubił, już to ACC się wyrównało. W tym momencie przewaga Amai to jest 150 tysięcy, więc dosyć spora. 1/4 do końca, czy to się dało odrobić, Liczku? No, zobaczmy. Amai nie misuje przed tym streamkiem, a Rock setkuje! To już jest po zawodach. Oj, Amai zmisował! Ale Amai się pogubił, Amai failuje! Wow, co się stało? Jednak, Wiczku! Jednak! No i wow. ten pik moda wybuchł w twarz Amajowi, jestem w szoku, co tu się wydarzyło. No słuchaj, ja nie chciałem mówić, bo pewnie byś się poprawił, ale tak to jest właśnie na długich streamach z Hiddenem, zwłaszcza na AR-8. Pogubisz się i ciężko jest powrócić na dobry rytm po prostu. I to się właśnie stało u Amaya. Tak, Amai tutaj pisze, że myślał, że klika za wolno i zaczął klikać szybciej, przez co zaczął misować na potęgę. Ajajaj. No, no. To był pewny win Amaya praktycznie, no wystarczyło dojechać żywym do samego końca i byłoby 3-1. No gra doznała szoku u mnie klient, zaliczył 3-1 dla Amaya. No ale wiemy, że jest pod was, czyli jednak bez przełamania wyglądało to fatalnie dla Rocka. Rock wytrzymał, jednak nerwy ze stali u Rocka i kolejny pik będzie należał do Amaya. Już mamy szybki Hidden, to jest chyba dobry pik. Tak jak powiedziałem na początku, Amai strateg już sobie przygotował mapki gdzieś na papierze chyba.
ponieważ bardzo szybko przychodzi do pików. Bierze teraz drugiego Hidena i to bardzo wolny Hiden. Myślę, że dobry pik, bo Rock będzie miał z taką mapą bardzo duży problem. Tak, relatywnie nowa mapka z grudnia 2015 roku. Chyba najdłuższa mapka w pool, oczywiście, nie licząc tiebreakera, 4 minuty 30 sekund, 170 BPM. Całkiem spore jumpy, ale ten BPM na szczęście pomaga. Powiem ci, odnośnie poprzedniego pika Rocka, to, że on piknął free moda, to oznacza, że może piknąć tylko jedną detkę w tym meczu. Tak, zgadza się. Na to trzeba uważać. Natomiast wydaje mi się, że nie będzie to katastrofalne w skutkach, ponieważ no tak. Dwie detki, które zostały, jednej na pewno nie chce grać, tej łatwej detki. To samo właśnie miałem powiedzieć, Mirai, nie wiem czy to jest, czy dawałby mu taką przewagę nad Amajem. Amaj to jednak jest gracz uniwersalny, tak? Który no tak. Potrafi grać też detki, zwłaszcza takie dosyć proste. Z drugiej strony może Rock też boi się wziąć te double time'a, ponieważ widział wyniki Amaja chociażby na Babilonii. Babilonia przecież drugie miejsce, tam siedzi Amaj Hachimitsu. No właśnie, może Amaj specjalnie przyćwiczył, postraszył, wymęczył, tam zagrał z 50 razy, udało mu się wbić, wiesz, żeby tylko Rock nie piknął. Mapa Fuchou, ulubiony mapper fartownika, pewnie by się tutaj ostro podniecał, gdyby komentował. Mała dziewczynka w tle. Resident Sleeper. Tak. No ale mapka wystartowała, mamy na razie identyczne ACC u graczy, w innych miejscach zrobione setki. Przewaga Amaja niecałe 50 punktów w tym momencie. No tak, troszeczkę wcześniej przesetkował Amaj. I mamy pierwszy usługa. No właśnie. Nie jest to mapping pod Rocka, powiem ci. Nie dość, że jest to hidden, to jest to właśnie wolna mapa. I na takich mapkach niedoświadczeni gracze z hiddenem mają bardzo duże problemy, więc bardzo możliwe, że to będzie 3-2 dla Amaja. Powiem ci tak, ja nie powiedziałbym, że ta mapa jest tak piekielnie trudna dla graczy niedoświadczonych z hiddenem. Bardziej powiedział, że Mane Psychotropic chyba może sprawiać problemy. Chociaż no... Powiem ci tak, Beniu, generalnie... O, ja bym misował, tak? Czułem, że na tych pierwszych, większych jumpach można misować. Troszkę nam przyspiesza mapa. Jak się przedstawia w tym momencie, Rock jest z tyłu w punktach, ale powinien prześcignąć Amaja, większe combo o 150, o 200 nawet. Tak, Rock za chwilę wyjdzie już na prowadzenie, natomiast jeszcze się odniosę trochę do tych hidenków. Wydaje mi się, że Mane Psychotropic nie będzie aż takim dużym problemem dla graczy. Przede wszystkim dlatego, ponieważ jeśli grają oni jakieś szybkie mapy, to na szybkich mapach powiem ci, że dołożenie hidenka zazwyczaj nie sprawia takiego dużego problemu, a Mane Psychotropic jest taką dosyć straightforward mapką. I ewentualnie tam na solówce można trochę pomysłować. Natomiast no tutaj tak. Tempo sprawia, że czasami może się właśnie omsknąć ręka. Nawet Amajowi widzieliśmy na tych jumpach. No tak, to jest sprawa dyskusyjna. Wróćmy do meczu. W ACC prowadzi Amaj, natomiast Rock już go wyprzedził w punktach, przez to większe combo, więc pałeczka jest po stronie Rocka w tym momencie. Zgadza się, natomiast widzimy ACC Rocka naprawdę nieduże, przez co to trochę wolno odskakuje z tymi punktami po momencie 200 combo przewagi. Kolejny duży jump! No i mamy na razie trzymane combo przez graczy. Zwłaszcza przez Rocka, to się liczy, on jest z przodu, on musi trzymać combo, Amaj musi liczyć, że jego przeciwnik zmisuje. Gdzieś misować to na refrenie, na refrenie większy spacing, Biszku, prawda? Tak. No, 2/3 mapy za nami. Wolny part, czy tutaj sytuacja się jeszcze zmieni? No, Amaj nie tak na pewno chciał, żeby ta mapa się zakończyła. No już prawie 100 tysięcy punktów, jesteśmy już za półmetkiem, ten wolny part chyba troszkę trwa. Ja zaraz powinien być chyba ten trudniejszy jump. No zobaczmy, po takich wolnych partach często graczom się zaczyna stworzyć pewien problem, żeby dojechać do mapy do końca z dużym kombem. Tutaj jest gdzie misować, to jest chyba trudniejszy part, ale przeszli bez szwanku obaj gracze. W tym momencie to już jest faktycznie 100 tysięcy przewagi Rocka w ACC, już prawie przegonił Amaja nawet. No zobaczmy, gracze widzieli sytuację na breaku, teraz kolejny slow part, czy Rock wytrzyma? On na pewno się stresuje, bo widzi, że może wygrać
Pick Amaya i to Hidden. Ta solówka, która... Jeszcze prawda, to jest kolejny refren tutaj, jest gdzie misować też. Tak, to będą solidne jumpy lewo-prawo i jeszcze patrzymy, może coś jeszcze się zmieni na sam koniec mapy, ale Rock musi misować dosłownie teraz. Teraz no, właśnie to... te najdolniejsze jumpy. To chyba będziemy czekać na faila powiedzieć, bo nie wiem, czy jeśli Rock by zmisował, to czy Amaya by zdążył go dogonić. Chyba nie zdąży. To spore combo, spore combo na koncie Amaya. No i Rock z tym jednym misem na samym początku teraz trzyma bardzo wysokie combo, dzięki czemu wygra tą mapkę ku mojemu zdziwieniu. Teraz dopiero mis. Nie ma, nie fajnie, to już jest koniec. Niestety, to jest koniec, za mało czasu. Amaya oczywiście 100 tysięcy na tym spinnerze nie zrobi. No i mapa wygrana przez Rocka, teraz ten przegrany free mode zemści się na Amayu, ponieważ on teraz przegrał swój pick. No i Rock wybiera kolejną mapę. No tak, mamy pierwsze przełamanie. Rock wygrywa na mapie Amaya. Powiem ci, że ja nie wiem, czy to nie ten pick się zemścił. Mówiłem, wspominałem na początku meczu. Rock bardzo dobrze sobie radził na Hiddenach i ta mapa to chyba potwierdza. Cóż może piknąć Rock? No chyba Hard Rocka jakiegoś mógłby przeatakować. Jest został to... mu Collapse i Last Train. Dwa Hard Rocki do wyboru, Wiczku. Jest to możliwe. Wyszło mu na pierwszym Hard Rocku, więc może zdecyduje się na drugiego. Wydaje mi się, że nie będzie to Collapse. Wydaje mi się, że to będzie ten drugi Hard Rock, jeśli już. Ale może Last Train. No dobra, zobaczymy, czy będziesz miał rację. Albo może Detką zaatakuje. Teraz. Albo Detka. Jeśli Detka, to Babilonia. W końcu doczekamy się. Uuu. Ale nie, to jest Mirai jednak. To jest ta łatwiejsza Detka teoretycznie. No to ciekawe. No to Rock weźmie go na dłuższą Detkę, na przeczekanie. Zobaczymy, czy to będzie dobra taktyka. Jeśli tak, to oczywiście 4-2 i match point. Najdłuższa Detka, dosyć nowa, z grudnia 2016 roku, zmapiona przez Kalibę, 3 minuty 40 sekund, więc dosyć dużo jak na mapę DT. To jest 120 BPM, ale mnożymy to oczywiście razy 2, więc to jest jakby 240, no niby szybka, ale zdecydowanie najłatwiejsza. Będziemy to powtarzać i powtarzać. No, potencjał na full combo bym powiedział. Wiczku, nie wiem, Amaya pisze takie niezbyt pocieszające słowa, mówi, że czas się pożegnać. Amaya. To niedobrze wróży. No, powiem ci, że ten Native Faith mógł go pogrążyć, może, wiesz, nie zostawił z tyłu tej mapy. Amaya. Cały czas ją wspomina, cały czas, wiesz, jest z tyłu głowy gdzieś. Amaya niestety nie ma szczęścia, klątwa Yggdrasila została od 2014. I te mapki mu się failuje w turniejach czasami. I to właśnie widzieliśmy na Native Fate. Widzę kapitan skubany zamiast ćwiczyć mapy i rozgrzewać się, to siedzi na czacie i pisze. Pięknie, pięknie. No dobrze, zaczęliśmy. Początek dosyć wolny. Jak i reszta mapy zresztą. No bez przesady, mapa za chwilę się trochę rozkręci i te jumpy będą... Minimalnie. Mówisz, Wiczku, że masz tam drugie miejsce, tak? Papierek lakmusowy. Nie mam chyba. Dobrze, ja ciebie nie będę wypytywał, jak ci idą mapy, bo ty oczywiście jutro grasz ze Spiderem, niszczysz go 5-0, tak? No Spider tu pewnie siedzi i słucha i nic nie pisze na czacie. No tak, specjalnie. Wystartowaliśmy tutaj, no mówię, że jest wolna mapa, ale no, w teorii jest gdzie pomisować, czasem wyskoczy jakiś cięższy jump. Ale chyba ACC potwierdza trudność tej mapy, zwłaszcza to jest Korfa o 2, 99,5, kąta 99,2. Dokładnie, na razie gracze trzymają FC i w najbliższej części mapy nie spodziewam się, żeby ta sytuacja się zmieniła, więc na razie gracze będą się bić na ACC. I może ta sytuacja zmieni się na końcu, bo tam mapka się faktycznie robi trudniejsza. O, tak mówisz? Tak, tam jest trochę trudniejszy part. Nie mówię, że bardzo, ale
ale wchodzą takie no, niewygodne jumpy, jest ich więcej i może komuś się omsknąć ręka. Tam seteczka jedna ułamaje, będziemy wypatrywać tych setek. Tam był taki minimalnie cięższy part, bez misów, bez setek nawet. A chociaż? Możliwe, że nie zauważyłem, bo widzę, że ACC troszkę spadło obu graczom. No, Rock teraz troszkę setkuje, minimalna przewaga nadal na jego korzyść. No i zobaczmy, dwie trzecie mapy za nami. Czy może jeszcze ktoś tutaj zmisuje? Jeżeli tak się stanie, to oczywiście przewaga pójdzie na stronę drugiego gracza w tempie zastraszającym. Może tutaj? Tak! A Majin wytrzymał! Oj! I proszę popatrzeć, jak nagle ucieka punktami Rock w tym momencie. No nie wygląda to dobrze dla Amaya, faktycznie Amay nie dał sobie rady na tej deadce. Teraz slow part, no to tylko przebija Amaya do trumny, powiem ci. Nie wiem, czy się da comebacknąć z tego, to już jest 100 tysięcy punktów. No, 900 nie. Combo kontra 100. Nie no, da wiesz, się Beńku, powiem ci. Wiesz co to nie. Znaczy. Masz ten swój trudny part, w cudzysłowie. No to była mapa jednego partu w zasadzie i na tym partie zmisował Amay. No i to już jest pewne, Rock wygra tą mapę. Chyba, że sfailuje, ale to się nie stanie raczej. Nie, to chyba jest wolny part na końcu, więc znaczy, chyba nie ma to żadnych szans. Oj, kolejny mis Amaya, także będziemy mieli 4-2 dla Rocka. No nie tak miał iść ten mecz na samym początku zbliżał się do tiebreakera, w zasadzie już można było czuć trochę, że ten tiebreaker będzie, natomiast teraz Amay ma bardzo trudne zadanie, żeby do tego tiebreakera dojść. No i Rock zaserwuje nam na tej mapie FC. No tak też powiem ci, czułem, że tu może paść FC, ja ogólnie czułem, że może być ACC Wars nawet. Ale no widzisz, sądziliśmy, że lepszym pikiem będzie Babilonia, a widocznie Rock mówi nie, ja na tej mapie zrobię full combo i choćby się waliło i paliło, to Amay mnie nie przebije na ACC, albo miśnie. Tak też się stało, 4-2 dla Rocka. Kolejny pik należy będzie do Amaya, może uda mu się w końcu wygrać jakąś mapę, Amay, bo już dał. Amay po raz kolejny ją wybrał bardzo szybko, Heart Witch. Heart of Witch, tak. Heart of Witch, tak, jest to no mod. Mapka krótka bardzo, czyli tutaj Amay już w tej sytuacji no leci na całość, leci po prostu ryzykownie i liczy po prostu, że na krótkiej mapie mu się uda. No ciekawe, to jest streamowa mapa, jak wiemy Rock jest dobry na streamowych mapach, to jest ta mapa, jak już wspomniałeś, ma tylko minutę i 30 sekund, 170 BPM równe, więc nie jest to jakiś gigantyczny BPM, jednak no te streamy mają spory spacing, jump streamy, więc sądzę, no że full combo tutaj nie zobaczymy. To są streamki, z którymi radzi sobie Amay, więc niekoniecznie bym powiedział, że full combo na tej mapie nie zobaczymy. Powiem ci nawet, że tempo tej mapki pozwala na SS-nięcie jej na Score V2. Wow, także, SS-nięcie. Także nie widzę. Słyszałeś Spider? Że... Nie widzę problemu, żeby któryś z graczy to F-stoł. I właśnie tak zastanawiam się, czy Rock da sobie radę z takimi streamkami, czy Amay akurat zagra na tyle dobrze, żeby to zrobić. Czekamy w międzyczasie. Mini zapowiedź kolejnego meczu. O 19:00 lub zaraz po tym spotkaniu zmierzą się Rafis oraz Kapitan Skubany, czyli pierwszy mecz drabinki przegranych w tym turnieju, ale w międzyczasie popatrzmy. Rock kontra Amay Hachimitsu. Kolejna mapa zaczyna się. No, no i tu już Rock zmisował. Tak, nie trafił tego spieśniętego streamka. No, może dzięki temu się wyluzuje, no. To był naprawdę wczesny miss, więc na razie nie będzie odgrywał jeszcze aż tak dużego znaczenia, zwłaszcza, że mapka jest zdecydowanie trudniejsza w drugiej połowie. Wow, Amay 100% jak na razie, już prawie 1/4 mapy, no jestem pod wrażeniem, powiem ci. To kolejny ciężki part i full combo! Tak, to jeszcze nie są te najtrudniejsze streamki, Beńku. Szczerze powiedziawszy, ze strony Amaya na tym parcie misa jeszcze bym się nie spodziewał. Prawdopodobnie wow. Dojadą do breaka, tak jest. Wow. I tak jak ci powiedziałem, jest na tej mapie potencjał SS-nięcia, ale Amay Hachimitsu jak na razie to udowadnia. Nie wierzę. Udowadnia.
No i zobaczmy, czy na tych najtrudniejszych streamkach to też się potwierdzi, bo teraz tutaj się zaczynają. What? Nie wierzę! No i zobaczmy, jeszcze to nie był najtrudniejszy part, teraz najtrudniejsze streamy. Co tu się dzieje? 100% do Maja w dalszym ciągu, 2/3 mapy. Roch misuje, to chyba grzebie jego szansę. Tak, grzebie jego szansę, natomiast Amaj chwycił najtrudniejszy part, zbliża się do końca mapy. Nie ma SS! Nie, to będzie SS. Co za słabiak! Ajajaj. Natomiast Beńku, zobacz, ta mapa już się kończy, teraz Amaj przypięćdziesiątkował, natomiast powiedziałeś, że na tej mapie nie będzie FC. Bo powiedziałem, jestem w szoku, powiem ci, Amaj, no chyba się wyluzował chłopak i na tym totalnym luzie zaserwował nam FC na Heart of Witch. Jest 4-3, ostatni pik w tym meczu będzie należał do Roka. No dokładnie, to jest sytuacja, która będzie trudna do przełamania dla Amaja. Natomiast Rok nie może piknąć detki, nie weźmie Babilonii, musi się zdecydować na coś innego. Czy to będzie teraz Hard Rock, czy może coś innego? Zobaczmy, jaka będzie decyzja. No tak, nie może piknąć detki, a może Hidena, słuchaj, tak na przekór. Mane, Psychotropic, albo Colossus. No nie wiem, czy by się odważył na aż taki brawurowy krok w tym momencie. Dosłownie na jedną mapę przed zwycięstwem, albo na mapę przed tiebreakerem. Zostały nam 3 free mody do piknięcia, 2 hard rocki, 2 hideny oraz 1 nomot. Fatality, dawaj. No, Rok się długo namyśla. Długo się namyśla. No to jest ważny pik z jego strony, no pewno musi się dobrze zastanowić. Tak jest, to jest poważny pik. No powiem ci, że było 4-2 dla Roka. Sytuacja wydawała się przesądzona, ale ta mapa, powiedziałbym, że no momentum w stronę Amaja się przechyla. Dosyć pewne zwycięstwo na tym Heart of Witch. Amaj nie ma nic do stracenia. Tak jest, tylko zobaczymy, czy Rok nie podejmie złej decyzji, ponieważ jeżeli wybierze zły pik, no to może być słabo. Natomiast jeżeli wybierze dobrą mapę, tak samo jak właśnie wybrał Double Time Amirai, no to Amaj już na starcie będzie miał złe nastawienie i po prostu się podda. No długo pikuje Rok, czyżby nie przygotował sobie taktyki, czyżby nie przygotował się na ewentualność grania tylu map? No nie chce mi się wierzyć, słuchaj. Przy okazji na czacie mamy pytanie, Beńku, od Mr. Spidera. Kiedy rano? Widziałem. No Spider wtedy, kiedy ciebie zastąpią, wiesz. Wiesz, nie? No nie mam, musiałbym trochę krzeseł dokupić do studia, nie mam za co, słuchaj, rozumiesz? Za wielu chętnych jest na podcast, za mało miejsc. No jeszcze pikuje Rok, czy mam jakiś limit? Może Rok chce na czas Amaja, żeby się ostudził po tej wygranej mapce? No Amaj, musisz wygrać jeszcze jedną mapę, to wtedy trafi, jeżeli Rok wygra tiebreaker, to trafi obstawianie u Benka. Tak, Amaj, tak ma być! Dobry początek musi być. Last Train, czyli tak, Hard Rock, jednak. I to ktoś tutaj przewidział na czacie, Last Train będzie ostatnią mapą graną. Natomiast jestem ciekaw, czy to jest dobry pick, ponieważ Amaj z pewnością też gra tą mapę dobrze. Nie wiem, czy przypadkiem na showcase Mapula jej nie wcnął, nie pamiętam. No właśnie, to jest dobra podpowiedź. Grasz przeciwko Amajowi, na przykład możesz sobie zobaczyć na showcase, jak mu szło. No i powiem ci, że taki Last Train, jeśli się doszukiwać podobieństw, to jest to w miarę podobna mapa do Critical Crystal, które wygrał Amaj. O nie. Znaczy przede wszystkim Critical Crystal zostało wygrane przez Roka, tutaj mała pomyłka. O, natomiast, no Boże. Natomiast to się wytnie. Natomiast Last Train zupełnie inna mapka niż Critical Crystal. Tutaj nie ma takich stream partów jak na Critical Crystalu. To jest mapa zdecydowanie bardziej jumpowa. Posiada tricky party w postaci repeat sliderów oraz jump streamów. No i na tej mapce chyba nawet można sfailować na końcu. Właśnie miałem to powiedzieć, to jest ważna rzecz, tu jest bardzo łatwo sfailować na końcu, nawet nie wiem, czy gdy kilka setek ci się wedrze, jak masz full HP, to można sfailować. Na samym końcu jest spinner, więc jeśli spinować, to już naprawdę na fulla.
Zaczęliśmy 100% uroka, a Maj troszeczkę pogubi ACC. Tak, natomiast na tej mapie jeszcze nie będzie miało tutaj aż tak dużego znaczenia. Wydaje mi się, że nie zobaczymy FC na tej mapie. Takie jest moje zdanie. No tak, to jest długa mapa, 3 minuty 35 sekund. Z 2016 roku. W tym momencie przez to ACC rok prowadzi o 20 tysięcy. To jest taki mini Hanser streamy. No i obaj je chwytają. Te berściki, jest się na czym pomylić. Widać, że gracze trenowali pool. Oj, Amaj tutaj naprawdę nie radzi sobie na CC. Zobacz, co się dzieje. 94 no, w tym momencie. Wydaje mi się, że on najzwyczajniej w świecie forsuje siebie tylko i wyłącznie, żeby F-cnąć tą mapę. Po prostu liczy na to, że rok ze stresu zmisuje. Tak, jesteśmy w 1/3 mapy. W tym momencie przewaga roka to już jest 30 tysięcy. Dzięki ACC. No, Amaj walczy o życie, więc to combo jest bardzo ważne. Tutaj chwycili tego jump streama oboje. Cały czas mamy full combo. Wow, no. Niewiarygodny poziom tego meczu, Wiczku. Teraz troszeczkę wolniejszy part. No i Amajowi co jakiś czas wkrada się setka, niestety dla niego. No jeżeli byśmy mieli zobaczyć 2 FC na tej mapie jakimś cudem, to Amaj oczywiście ją przegra. Natomiast czy ktoś tutaj przypadkiem nie zmisuje z nerwów, ponieważ na pewno się już w graczach gotuje, zwłaszcza teraz na tym breaku. No tak, to jest fatalny moment na break, tak żeby nerwy troszeczkę podskoczyły. Połowa mapy, w dalszym ciągu obaj gracze trzymają full combo, no nie wierzę własnym oczom, Wiczku. No, 2/3 mapy za nami. Czy komuś w końcu omsknie się ręka? Czy będzie Akers i Wars, czy nie? To już jest ten moment do pierwszego misa. Tutaj mis już zwiastuje zagładę dla jednego z graczy. Ale jak na razie obaj pokazują, jaki jest ich ulubiony mod, Wiczku. Tak jest, teraz stream part. Ten taki niewygodny streamek ze sliderów, nadal 2 FC, Beńku, co tu się dzieje? Wow, oj! I wymienka! Popatrzmy na punkty, zaraz Amaj go powinien wyprzedzić, już go ma, to jest przewaga prawie 1000 combo, więc natomiast punkty uciekają w niewiarygodnym tempie. Amaj wie, że go wyprzedził, w rogu widzi, że jest pierwszy, teraz musi wytrzymać jeszcze trochę i to będzie tiebreaker, proszę państwa, ja w to nie wierzę. To jeszcze uwaga, pamiętaj o tym failu na końcu, nie przesądzajmy! Rok jeszcze raz misuje, to już tylko kwestia faila w tym momencie. Tak samo było na tym Hidenie, Wiczku, pamiętasz? Tak. Nie przesądzajmy, popatrzmy się uważnie. Czy Amaj wytrzyma, czy wytrzyma? Bo Amaj posłucha failnie i cię zniszczy później, słuchaj. Wiesz. A po koniec mapy, w dalszym ciągu Amaj full combo. Full combo Amaja. Teraz widzi na breaku, wystarczy dojechać. Oj, kilka setek! No nie, to się chyba Amaj, nie zdarzy. Nie psuj tego! No patrz na to HP, zobacz co się dzieje, kilka setek! Spin to win! I jest! Mamy tiebreaker w pierwszym meczu! Słuchaj, tego weekendu o rozstrzygnięciu będzie musiał zadecydować tiebreaker. Wiczku, w tamtym tygodniu nie zobaczyliśmy ani jednego tiebreakera, a tutaj zobacz, pierwszy mecz i od razu. No te setki naprawdę były przerażające na tej mapie na samym końcu. Amaj jednak przeżył. Jest tiebreaker. No i zobaczymy, kto z tego meczu wyjdzie zwycięsko. No Amaj na pewno będzie sobie pluł w brodę, jeżeli przegra ten tiebreaker, ponieważ no ten mecz mógł się skończyć już w tym momencie, gdyby nie sfailował na tym Native Faith. Proszę bardzo, Wiczku, przypominają na czacie, nie zobaczymy FC na tej mapie, tak? No, teraz ja się pomyliłem, no. Każdy się myli, słuchaj. No dobrze, mamy tiebreaker Arrival of Tears. Przybliż nam tą mapę, Wiczku, jeśli możesz. Mapa dosyć standardowa, jeśli chodzi o mapping przez pierwsze 2/3 mapy. Później pojawia się naprawdę ciężki part 1/3, przez który wydaje mi się, że nikt tej mapy na turnieju nie efcnie. Takie jest moje zdanie. No dobra. Trochę mi się nie podoba ten tiebreaker. To się wytnie. Ale no na pewno emocje będą, długa mapa i jeżeli ktoś zmisuje przed tym trudnym partem, o którym wspominam, to może być naprawdę słabo, jeśli chodzi o zwycięstwo. Jak obstawiałeś na podcaście, Wiczku? Obstawiałem, że Rock wygra w tiebreakerze.
Ja chyba tak samo. No nie, chyba tak nie. Tak samo obstawialiśmy? Chyba nie, coś mi się wydaje. Ale no nie wiem. Koniec, to jest wszystko do sprawdzenia. Wszystko jest do sprawdzenia. Dla tych, co nie wiedzą, OSU TV Podcast. Słuchajcie sobie na YouTubie, co każdego tygodnia spotykamy się ja, Wiczku, Spider, Fartownik oraz Wurst Polak EU i rozmawiamy właśnie o PNC, omawiamy map pool, omawiamy wcześniejsze mecze, obstawiamy przyszłe mecze i właśnie tutaj obstawialiśmy już tą fazę. Ty faktycznie 5-3 dla Roka obstawiłem. Co ty zrobił, chłopie? Czemu nie wygrałeś tam tej mapy? To teraz za majem jesteśmy wszyscy. To ma być. No nie, no żal. No powiem ci, Bejku, tak, ja tutaj w zasadzie mogę nawet przegrać to obstawianie, ale jestem przede wszystkim bardzo ciekaw, kto wygra ten tiebreaker, ponieważ jeżeli wygram jutrzejszy mecz ze Spiderem, to będę grał ze zwycięzcą właśnie tego meczu, zwycięzcą właśnie tego tiebreakera, który teraz startuje. No i zobaczymy, komu puszczą nerwy na tej ostatniej mapie. Jak na razie nerwy troszeczkę bardziej puszczają Rokowi, gubi ACC na początku, a Maj 100%. Nie wróży to dobrze dla kibiców Roka. Tutaj na podcaście mówili Wiczku, to jest troszkę mapa jednego partu, w którym momencie ten part nadchodzi. Tutaj jest monitoruj. Jakoś w dwóch trzecich mapy, na razie nie musimy się tym przejmować, na razie standardowy mapping, na którym po prostu może się zdarzyć random miss. I powiem ci szczerze, obstawiłem ten tiebreaker dla Roka właśnie dlatego, ponieważ podejrzewam, że Amaj bardziej prawdopodobne jest, że strzeli tego random missa. No to będzie górą, czy kapitan reprezentacji, czy tajna broń reprezentacji, Wiczku, tak? Tak. No zobaczmy, Rok naprawdę w wielu turniejach pokazywał, że daje radę, natomiast teraz pierwszy jest właśnie u niego. O, przewaga combo Amaja to jest około 400. Tak, niebagatelne 400 combo. No i miss na początku, tak jak powiedziałem, nie wróży dobrze na tej mapie. Rok będzie musiał pokazać, co potrafi na tym najtrudniejszym parcie w drugiej połowie. A jeżeli tego nie zrobi, a Amaj do tego partu efsnie, to może być pozamiatane, powiem ci. 1/4 mapy, w tym momencie przewaga Maja to jest 30 tysięcy, więc nie jakoś bardzo dużo. Zwłaszcza, że mapka troszeczkę ma. Tak, natomiast na takich długich mapach punkty przebywają zdecydowanie wolniej, to jest też bardzo ważna sprawa. Więc na takiej długiej mapie 50 tysięcy, które w tej chwili ma Amaj, to jest naprawdę dużo. Naprawdę długo się taką przewagę nadrabia. 1/3 mapy Amaj Hachimitsu w dalszym ciągu bez misa od poprzedniej mapy, Wiczku. Od poprzedniej mapy, od jakiegoś 2000 combo. Cały czas nie słyszeliśmy tego dźwięku. Przed tiebreakerem F-snął dwie mapy i teraz też trzyma cały czas FC. Czy wytrzyma? Trzech map nawet. Trzech mówisz? No to jest trzecia, tak? No to jest trzecia, na której trzyma FC, tak. Wow. To już prawie 1000 combo Amaja. Przewaga zbliża się do 100 tysięcy. Połowa mapy. No Amaj się zmotywował. On nie chce spaść do tej drabinki przegranych. Pokazuje, że potrafi walczyć w kryzysowej sytuacji. No i jesteśmy po połowie mapy, a wiesz co to oznacza, Beńku? Będziemy się zbliżać do najtrudniejszego fragmentu. Teraz jeszcze dosyć duże jumpy, no i zobaczmy, czy ktoś za niedługo po tym wolnym parcie wmięknie. Tak, w tym momencie darmowe punkciki dla Amaja to jest prawie 100 tysięcy. Troszeczkę ACC zgubił Amaj, przewaga w ACC w tym momencie na korzyść Roka. Wcześniej to było troszeczkę odwrotna sytuacja. No i teraz wchodzi najtrudniejszy part. Beńku, zobacz, co tu się dzieje na tej mapie. Oj, Rok nie wytrzymuje! Jada sekunda na wagę złota dla Amaja! Musi zmizować teraz! No, nie wiem, czy to jeszcze coś da, powiem ci. Teraz najtrudniejszy właśnie part. Rok misuje, Amaj nie! Wow! Słucham? Amaj Hachimitsu, Adamkus Exe has been detected, słuchaj. Co tu się dzieje? Wow, Amaj, 1400 combo, w dalszym ciągu full combo, to już jest 200 tysięcy przewagi u Amaja, no chyba
Musimy liczyć na tego fejla w tym momencie, Miczku, powiem ci. Nie wiem, czy na tej mapie jest gdzie fejlować, powiem ci, Beńku. To się chyba nie odwróci. Amaj w tym momencie pewnie idzie po zwycięstwo w tym meczu. Nikt tego nie przewidział. Wow, wow, Amaj w tak fatalnej sytuacji, przegrywając 4-2, w tym momencie wszystko na to wskazuje, że zrobi tak zwany comeback swojego życia. Miotkowy comeback. No jest to na pewno scenariusz, którego niewielu się spodziewało, tak jak już powiedziałem. W tym ja się tego scenariusza nie spodziewałem. Powiem szczerze, że na ewentualne zwycięstwo ze Spiderem już przygotowywałem sobie taktykę na Roka. Teraz taktykę trzeba zmienić, ponieważ będę musiał po takim zwycięskim meczu ewentualnym walczyć ze strategiem Amajem Hachimitsu. No, mówiłeś na podcastie, że nikt nie efnie tego trudnego partu. Już to się nie sprawdziło. Wiedziałem, że ewentualnie zrobi to Wilk, natomiast Amaj Hachimitsu z Wilkami nie ma nic wspólnego. Cały czas FC. Wykrakałem. Już nie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, dokładnie. Zobaczmy, czy coś się stanie, może sfejluje, kto wie, no ale nie, tak! Amaj Hachimitsu dopełnia comeback, przegrywał 4-2 i cały mecz wygrywa 5-4 i jako pierwszy przechodzi do półfinału drabinki wygranych. Rok spada niestety dla niego do drabinki przegranych, Wiczku. Dokładnie. No, tak jak już powiedziałem, scenariusz bardzo niespodziewalny, mamy bardzo dużo naprawdę świetnych i mocnych graczy w drabince przegranych, chociażby Rafis, teraz Rok. Takie gwiazdy spadają do drabinki przegranych w takiej fazie turnieju. No Beńku, powiedz coś. No ktoś musi spaść, słuchaj. Ktoś musi. Tak się, tutaj wiesz, no nie było wyjścia, tak się ułożyła drabinka. Rafis też, dzięki swojej cioci w sumie głównie, trafił na Wilka po wyjściu z grupy, no. A propos Rafisa, to właśnie kolejny mecz, nie będziemy jakoś się bardzo rozwodzić nad meczem Roka i Amaja, nie mamy za bardzo na to czasu, za długo zeszło nam oglądanie tego właśnie spotkania.